Hej, hej, witajcie, witajcie. Dzięki za powtóreczkę kolego Axabil z klanu Wing. I od razu, słuchajcie, muszę zaznaczyć tutaj, spójrzcie dokładnie, będzie chodziło o gościa E-Traktor WNG, a kolega, który dostarczył powtórkę z Wing. I na początku oglądając to mówię, co jest, on swojego kumpla podpieprzył tutaj za złe zachowanie? No mówię, coś nie tak, ale w tym odcinku będzie troszeczkę bluzgów ze strony E-Traktora, ale z drugiej strony zobaczycie, co ten idiota będzie robił. Bo na bluzgach, czy tam na wyzwiskach się nie zakończyło, a finał w ogóle tego wszystkiego będzie przecudowny. Uśmiałem się naprawdę, bo koleś no przeginał naprawdę, no i źle skończył, no takiego miał peszka, że masakra. I właśnie tutaj napisał coś, oby ciebie Bóg obdarzył. Może Bóg chciał napisać tego, to nie wiem. Debilu. No właśnie, tutaj może nie będzie jakiegoś jechania mocnego. O, chuj drętwy, czyli to już jest gość starszy, bo raczej młodsze osoby takich tekstów nie używają. To już jest bardziej starszy tekst. No i co? Tutaj kolega będzie pisał i będzie przeskok. O, znowu napisał, debile jesteście. I tu mamy właśnie widok E-Traktora. Zobaczcie, strzela do swojej, znaczy do swojego gościa z drużyny, a tym gościem tak naprawdę jest Rosjanin. I naprawdę podziwiam tego Ruska, że on go nie sprzątnął. Naprawdę, zobaczcie, co idiota wyprawia. Nie wiem, no po prostu tak się spiął jak dupa wielbłąda podczas burzy piaskowej. No, kurwa, kretyn. Po prostu kretyn. Zobaczcie, będzie mu cały czas no przeszkadzał. Cały czas będzie mu przeszkadzał. Ale gość ma też coś z jeziora. Tak ma zamulony łeb, że to jest masakra. Kurwa, jak mały Kazio po 6 piwach się zachowuje. No zobaczcie, no cały czas będzie go tutaj pchał i przeszkadzał. No i tu mu napisał, co łajzo. Gość mu nic nie odpisuje, no bo po co? Olewać idiotę. I teraz zobaczcie, skoro ktoś z Anglii, Niemiec, ruskich trafi na takiego idiotę, no to jakie może mieć zdanie o Polaku z takim idiotycznym zachowaniem? Przydałoby się ten filmik wysłać koledze E-Traktor, a może nawet dowódcy WNG, i prawdopodobnie dzisiaj to zrobią, chyba że ktoś mnie wyręczy, no to spoko. Nie, patrzcie, to będzie tak trwało i trwało. Ale gość nie dał się sprowokować. Nakata daj. No, podziwiam gościa naprawdę. Zobaczcie, pach. Jest, dostał. Gość go... Albo on go trafił, teraz już nie wiem. Albo kto inny. Niebut. I teraz zobaczcie, jaki peszek to sięgnie kolegę E-Traktora. Dostał z arty. Zobaczcie, jak gość się będzie cieszył, kurwa, ten ruski, nie? Oddychnął sobie. Ulga po prostu, no. Do tego momentu oglądałem powtórkę. Chcę zobaczyć jeszcze, czy coś będzie się działo. Coś jeszcze? Czy już to wszystko? Ale gość! Dobrze, przyspieszmy to. Nie, to wszystko. Dobra, dzięki bardzo za uwagę. Na razie.